Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin. 10. zadanie z książki Teraz, matura z poziomu podstawowego, z działu liczby rzeczywiste, zestawu A. Zadanie 10. jest następujące. Jaka cyfra znajduje się na 15. miejscu po przecinku w rozwinięciu 10. podanej liczby? Zadanie z gimnazjum tak naprawdę, bo na egzaminach gimnazjalnych bardzo często widzę takie zadanie. Zwłaszcza, że jest bardzo proste, no bo jeżeli weźmiemy sobie podpunkt A, gdzie mamy 0,3210, no to 3210, a ten nawias oznacza, że to jest ułamek okresowy, czyli znowu jest 3210, 3210, 3210, 3210. Oni się pytają o 15. miejsce po przecinku. 15. miejsce po przecinku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2, 3 na 4, no to tu jest jedynka. W podpunkcie B 6, 3, 6, 4, 8, 3, 6, 4, 8, 3, 6, 4, 8, 3, 6, 4, 8, 4. Podpunkt C. I tu jest tak, 4,3, a później jest 201, 201, 201, 201, 201, 201 i tak dalej. Tylko 201 powtarzacie, bo tylko to jest w nawiasie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 na 4 na 15. Na 15 jest 0. No i to samo w podpunkcie D. 1,29 i powtarzacie tylko 325, 325, 325, 325, 325 i tak dalej. 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 jest tujeczka. Banał? Myślę, że banał. No. A szkoda by nie było dostać tych 2% za tego typu zadanie na maturze. Podoba się? Łapki w górę, piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, jak tłumaczę matmę. I zmykamy do kolejnego. Na razie, heja.